Pani Teresy Błądek, Marka Głowackiego, proszę się o przygotowanie. Pana Edmunda Szławkę i Adama Radkowskiego. Przygotowanie się, żeby te osoby sprawdziły. To żeby państwo ustawili się w tej chwili. Pani popełniła Proszę państwa, to bardzo serdecznie gratuluję. Ogromnie się cieszę. Wręczam jako, bo jestem jednocześnie burmistrzem Wrocławia i starostą Wrocławia. Organem władzy państwowej jest starosta, więc wręczam jako starosta. Bardzo miły moment, bo można dotykać biustu. Zaraz jest. Pan Edmund Szłapka, prosimy. Pan Szłapka jest Głuchołaz, naszym członkiem stowarzyszenia. Gratulacje. Pani Tereska Błądek. Marek Głowacki, Jelenia Góra. Ale korzeniami jestem dalej do tego. Ale tak, Wrocławia, przygotowaliśmy listy gratulacyjne. Pozwolą państwo, że wręczę. Pan Ryszard Mikołajko. Zapraszamy pana Ryszarda Mikołajko. Wrocław, Wrocławia. Bardzo się cieszę, wszystkiego dobrego. Ale stoi tam, że tak, właśnie teraz. Nie, to lepiej tam jak było. Tam lepiej. Tam lepiej. Tak. Pan Bogusław Mickiewicz. Pana Bogusława Mickiewicza. Był. Jego pracy. Pan Bogusław Mickiewicz jest od tego pięknego szkiełka. Tak. Proszę spojrzeć do gratulacje. Pani Anna Skowro. Pani Anna Kola jest po prostu, przekażemy jej. Pani Renata Zagajczyk-Kocięcka. Pani Ewa Gołupiewicz. Pani Ewa Gołupiewicz. Pani Beata Siewicka-Kowalska. Balarka, Balarka z Wrocławia.
12 poetka i gra. Wszystkich Państwu bardzo gratuluję, ogromnie się cieszę. Jako stowarzyszenie są Państwo moimi równolatkami, także właśnie skończyłem też 55 lat. Wszystkiego dobrego dla wszystkich Państwa i bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia Państwa. Teraz poprosimy Pana Proszę Państwa, powiem w kości reprezentować Pana Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Cezarego Przybylskiego. Pozwólcie Państwo, że odczytam list Pana Marszałka skierowany na ręce Pana Mieczysława Remskiego, prezesa Dolnośląskiego Stowarzyszenia Plastyków, ale tyczy on wszystkich Szanownych Państwa. Mam zaszczyt złożyć najserdeczniejsze gratulacje z okazji jubileuszu 55-lecia Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków we Wrocławiu. Dzisiejsze święto jest okazją do podziękowania za zasługi dla kultury i rozwoju naszego województwa. Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Plastyk zapisało w historii miasta i regionu ważnymi wydarzeniami, aktywnością twórczą znanych artystów. Ta piękna tradycja nie miałaby swojego dalszego ciągu bez zaangażowania osób, które swoim wysiłkiem przyczyniły się do jego sukcesu. W imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego życzę wytrwałości w wypełnianiu artystycznej i wychowawczej misji, wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów. Pan Marszałek Cezary Przybylski. Bardzo proszę. Od razu następny list od wicemarszałka Radosława Mołonia, a to dlatego, że resort kultury właśnie podlega panu marszałkowi Mołoniowi. List jest treści podobnej, więc...